Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota 23 tygodnia zwykłego i dzisiaj 14 września obchodzimy święto podwyższenia Krzyża Świętego. Święto ustanowione właśnie, bo nam się krzyż kojarzy oczywiście z męką i śmiercią Jezusa, a tymczasem to święto ustanowiono na pamiątkę poświęcenia Bazyliki Zmartwychwstania Pana Jezusa w Jerozolimie, tak, kiedy cesarzowa Helena odnalazła krzyż Pana Jezusa, odnalazła właśnie miejsce, gdzie znajdowała się Golgota i odnalazła grób, gdzie Jezus zmartwychwstał, to właśnie tam wtedy zbudowano na tych miejscach wielką bazylikę. A z tej wielkiej bazyliki to został tylko kawałek. Ten kawałek, który my dzisiaj w Jerozolimie oglądamy, właśnie jako bazylikę, no właśnie, tylko bazylikę czego? No my to nazywamy, wiążemy właśnie z męką i śmiercią Pana Jezusa, natomiast nasi bracia wschodni to właśnie bardziej mówią cały czas o zmartwychwstaniu, że właśnie we wnętrzu tego kościoła w Jerozolimie to znajduje się i Golgota, i tak zwany kamień namaszczenia, no i miejsce złożenia do grobu, a jak miejsce złożenia do grobu grób Jezusa, to i miejsce zmartwychwstania. Właśnie, czyli generalnie to jest Bazylika Zwycięstwa Jezusa i to zwycięstwo dokonuje się w kilku aktach. Pierwsze to zwycięstwo dokonuje się w Ogrodzie Oliwnym, znaczy właśnie Jezus jest Panem, Jezus jest zwycięzcą przez całe życie, ale jeśli chodzi o takie mocne punkty, to właśnie Ogród Oliwny, później Krzyż, no i właśnie Zmartwychwstanie. To są takie trzy wielkie punkty, trzy wielkie takie akty, w których się odsłania całe zwycięstwo Jezusa. I właśnie to czcimy w dzisiejszym święcie. No, można by powiedzieć, że przecież to wszystko czcimy w Wielkanoc, to prawda, aczkolwiek najwyraźniej Kościół uznał, że treść jest tak ważna, że warto tej treści się przyglądać ciągle i ciągle na nowo. No właśnie dlatego my chrześcijanie wieszamy sobie krzyże, żeby sobie o tych treściach bez przerwy przypominać. No i zaraz zobaczymy, co Jezus dzisiaj chce nam powiedzieć. Dzisiejsze słowo to jest trzeci rozdział Jana, wiersze 13-17. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Właśnie, krótka Ewangelia, ale bardzo krótkie słowa, ale bardzo nośne. Właśnie tak sobie myślę o tym wywyższeniu Syna Człowieczego, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Właśnie, bo ten wąż wywyższony na pustyni to przypomina nam dzisiejsze pierwsze czytanie, całą tą historię. I ta historia w ogóle jest ciekawa, bo pokazuje właśnie naszą ludzką, no jakby to powiedzieć, nie wiem jak to ująć, żeby to nie zabrzmiało, że tak powiem obraźliwie pod naszym adresem, powiedzmy naszą ludzką sklerozę. Że właśnie to czytanie pierwsze pokazuje, jak strasznie słabi jesteśmy. Słabi jesteśmy, jeśli chodzi o pamiętanie prawdy, o pamiętanie faktów, o pamiętanie wydarzeń, o pamiętanie tego, co Bóg dla nas uczynił, o pamiętanie właśnie o tym, co z tego wynika i kim my jesteśmy dla Boga, że wystarczy troszeczkę nam ich wstrząsnąć i od razu wszystko się sypie. Zobaczcie, jaka jest sytuacja właśnie w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że Żydzi w Egipcie zostali skazani na śmierć, na wymarcie, nie? Że dzieci żydowskie były zabijane. Czyli to był naród skazany na wymarcie. Teraz w to się angażuje Bóg, wchodzi w całą tą sytuację, wybiera sobie Mojżesza. No i właśnie jest ta cała walka Boga o wyzwolenie Jego ludu, prawda? Są te plagi egipskie, jest wyjście z Egiptu, jest przejście przez Morze Czerwone, no jest wędrówka po pustyni. Jest manna, są przepiórki, jest woda ze skały, no to wszystko się dzieje.
Teraz zobaczę, że przychodzi chwila jakiegoś takiej trudności, jakiegoś takiego znużenia i zobaczę, co się dzieje. Od razu już jest podejrzenie wobec Boga, że wyprowadził nas tutaj, posługując się Mojżeszem, żebyśmy tu wyginęli. No to, tak na zdrowy rozum to wystarczyło Żydów zostawić w Egipcie i tam by sobie spokojnie wyginęli. No ale zobaczcie, że tu właśnie my tak wyglądamy. Niestety właśnie rana grzechu pierworodnego tak w nas działa, że my bez przerwy zapominamy. Bez przerwy zapominamy, kim naprawdę jest Bóg i kim my jesteśmy naprawdę. Wystarczy jakieś tam wahnięcie i wpadamy, prawda, w rozpacz, we wściekłość, prawda. Jest gdzieś w nas tak przez grzech pierworodny zaszyta właśnie jakaś taka fundamentalna wątpliwość, jakieś takie fundamentalne zwątpienie, prawda, które przy najmniejszym wahnięciu gdzieś dochodzi do głosu, prawda, i my już od razu się rzucamy, oskarżamy, nie wiadomo co robimy. Od razu, prawda, potępiamy samych siebie, samych nawzajem i to wszystko nie funkcjonuje. Właśnie od razu wchodzimy właśnie w taki stan jak Adam i Ewa po grzechu pierworodnym, że ukrywamy się przed sobą, zwalamy winę nawzajem na siebie, mamy żal do siebie wzajemnie, do Pana Boga, chowamy się przed Bogiem, no i w ogóle, nie? Prawda, że gdzieś ta rana grzechu pierworodnego, ta straszliwa utrata poczucia wartości, ta straszliwa utrata poczucia pewności, że jestem umiłowany, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga i że Bóg się o mnie zatroszczy i że On nie chce mojej zguby, ale chce mnie przeprowadzić przez ten świat i właśnie doprowadzić do swojego własnego domu, doprowadzić tam, gdzie jest mój prawdziwy dom, tak jak właśnie pierwszych ludzi przeniósł, tak, przeniósł, umieścił w ogrodzie rajskim. Tak samo mnie chce przeprowadzić przez ten świat i umieścić w swoim własnym domu. Tylko że ja, żebym przeszedł przez ten świat i doszedł do domu Ojca, do mojego prawdziwego domu, no to okazuje się, że sam tego nie zrobię. Dlatego właśnie jest ciężka praca mojego przeciwnika nad tym, żeby mnie doprowadzić do tego, żebym ja się ukrył przed Bogiem, odłączył się od Boga, rozżalił się nad Boga, bał się Boga, nie liczył się z Bogiem, zapomniał o Bogu. W jakikolwiek sposób od Niego się odłączył i próbował sam iść przez życie. Wiadomo, że zabłądzę, że nie dojdę. Właśnie to, co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba stąpił, nie? Że Jezus wstępuje właśnie po to, wstępuje krok po kroku, stopień po stopniu wstępuje, przechodzi drogę od Ojca do nas po to, żeby razem z nami przejść drogę od nas do Ojca. Tylko że żeby mógł nas poprowadzić, to potrzebuje, żebyśmy się do Niego przyłączyli. Dlatego właśnie potrzebuje być wywyższony, potrzebuje być znakiem dla narodów, tak jak znakiem dla Żydów był wąż na wysokim palu. Że właśnie ten wąż na wysokim palu im przypominał, nie? W jaki straszliwy błąd weszli, kiedy zwątpili, kiedy zapomnieli o życzliwości Boga, kiedy się od Niego odłączyli, kiedy dali się nabuntować na Niego, kiedy dali się wprowadzić w jakieś kłamstwo na temat tego, który ich umiłował. Że jakie straszne rzeczy się dzieją, kiedy my dajemy się wprowadzić w kłamstwo na temat miłości, jakie straszliwe rzeczy się dzieją. Właśnie jak człowiek daje się omamić wewnętrznie, jakby zaślepić umysł, prawda, jak zaczyna właśnie przewrotnie interpretować wydarzenia, jak zaczyna właśnie stawiać zarzuty w ogóle zupełnie absurdalne, właśnie tak jak Żydzi na pustyni, nie? Że wyprowadziliście nas tu, by nas wygubić. To po co był ten cały wysiłek, walka z Faraonem? No wystarczyło Żydów tam zostawić. I właśnie ten wąż wywyższony na wysokim palu, to właśnie przypominał o tym Izraelitom, pokąsanym przez węże Izraelitom, przypominał właśnie, co się dzieje, kiedy my damy się okłamać, wewnętrznie okłamać. I właśnie ten wąż przypominał im, dokąd prowadzi kłamstwo i motywował ich, żeby uporczywie wracali do prawdy, uporczywie wracali do Boga. I to właśnie spojrzenie na tego węża, to był powrót do posłuszeństwa Bogu. Powrót do pierwotnej miłości, do tej pierwotnej miłości, która jest moim źródłem, z której ja wynikam, z której wynika moje istnienie, moje wszystko. Nie? Tak, no, natomiast jeszcze wracając właśnie do tego fundamentalnego zwątpienia, tej fundamentalnej nieufności, która w nas jest. Zobaczcie, ile tego w nas jest. Zobaczcie, jak to nam utrudnia nasze wzajemne relacje, jak to nam utrudnia życie, jak to utrudnia życie
czy relacje z Bogiem. Jak bez szarwy patrzymy podejrzliwie, nie? Czy aby na pewno chce być dla mnie dobry, czy tu nie ma jakiegoś haka, czy tu nie ma jakiegoś podstępu, prawda? Zobaczcie, jak my nawzajem na siebie patrzymy, jak patrzymy na Boga i zobaczcie, z jakim osobliwym triumfem, prawda, wykrzykujemy, kiedy w naszych oczach udało się podchwycić tego drugiego na czymś. Jak strasznie próbujemy sobie sami udowodnić, że rzeczywiście miłość nie jest możliwa. I zobaczcie, że właśnie z Jezusem zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby sobie udowodnić, że miłość nie jest możliwa, że to jest kłamstwo. A dlaczego tak postępujemy? No właśnie dlatego, że widzimy, że nie potrafimy kochać, że odłączeni od Boga straciliśmy umiejętność kochania i właśnie dlatego nie chcemy wiedzieć, że miłość jest możliwa, no bo właśnie dla nas obciążonych grzechem pierworodnym, dla nas skażonych pychą i egoizmem, właśnie taka informacja, że miłość jest możliwa, rodzi od razu poczucie winy. Że miłość jest możliwa, a my tego nie robimy. Właśnie to jest dramat egoizmu i pychy, nie? Że egoizm i pycha nie dostrzegają, że miłość przychodzi kochać mnie, zatroszczyć się o mnie, nauczyć mnie, pociągnąć mnie ku miłości. Nie? Że egoizm i pycha od razu widzi, że przychodzi ktoś mnie rozliczać, albo egoizm i pycha od razu, prawda, widzi, że ten ktoś jest lepszy ode mnie. Trzeba zniszczyć, prawda? Zniszczyć, zdeptać, nie dopuścić do tego, żeby się okazało, że on jest lepszy ode mnie. Egoizm i pycha w ogóle nie widzą, że ten lepszy ode mnie, ten dobry, ten, który nic złego nie uczynił, ten, który jest miłością, przychodzi zatroszczyć się o mnie, dlatego że ja się nie potrafię zatroszczyć o siebie. Właśnie dlatego, że ja nie potrafię kochać siebie, nie potrafię kochać innych. I właśnie dlatego ten, który jest miłością, przychodzi mnie kochać, żeby swoją miłością mnie przemienić i żeby nauczyć mnie kochać siebie i kochać moich braci i siostry jak siebie samego. Że egoizm i pycha, no właśnie w tym swoim straszliwym zaślepieniu tego nie widzą i dążą do zniszczenia miłości. Nie? Że skoro nie da się uciec przed miłością, to zniszczymy miłość. Będziemy tak długo drążyć, tak długo, prawda? Że albo udowodnimy, że tu nie ma miłości, albo ją zniszczymy. I to się właśnie stało na krzyżu. No i właśnie krzyż z jednej strony, dlatego trzeba wywyższyć Syna Człowieczego, bo krzyż z jednej strony właśnie jest znakiem, do czego dojdziemy, do czego dochodzimy, jeżeli się odłączymy od miłości, a z drugiej strony jest ostatecznym dowodem miłości, właśnie tak wielkiej miłości, o której mówi właśnie Jezus w dzisiejszej Ewangelii, o której mówi też święty Paweł, prawda, że Bóg niczego nam nie pożałował, nawet swojego Syna Jednorodzonego nam dał. Dał nam swojego Syna Jednorodzonego, myśmy Go potraktowali, jak potraktowali, pokazaliśmy, do czego jesteśmy zdolni, a On z krzyża potrafi nas takimi kochać, z krzyża się potrafi za nas modlić. I zobaczcie, i krzyż jest ostatnim wołaniem Boga o to, żebyśmy uwierzyli w miłość, żebyśmy się dali przekonać. Właśnie na tym to polega, że popatrzeć na ukrzyżowanego, na to, co zrobiłem z miłością. I właśnie, żeby to sobie uświadomić, do czego jestem zdolny ja i do czego zdolny jest ten, który jest miłością. I że ten, który jest miłością, chce mnie doprowadzić do tego, żebym ja był taki jak on. Ja, który jestem zdolny do krzyżowania, żebym był taki jak on, zdolny do miłowania. Właśnie i na tym polega zbawienie, widzicie, na tym polega ratunek, żeby wreszcie uwierzyć w to orędzie, które przynosi Jezus, uwierzyć, że miłość jest możliwa, właśnie mieć przed oczami krzyż, ustawicznie sobie przypominać, że jestem umiłowany. Właśnie na tym polegało zwycięstwo Jezusa. Jezus tak zwyciężył na pustyni, tak zwyciężył na krzyżu, że nie dał sobie odebrać przekonania o tym, że jestem umiłowany. A my zobaczcie, nasza przegrana właśnie na tym polega, że my ciągle wpadamy w przekonanie, że mnie się nie da kochać, że straciłem miłość, że nie da się mnie kochać. Jak jestem przekonany, że nie da się mnie kochać, no to właśnie zniszczę wszystko. I właśnie na tym polega zbawienie, żeby mnie przekonać, że da się mnie kochać, tylko że to się nie dokona bez mojej decyzji, bez mojej jakiejś otwartości, bez tego, żebym wreszcie uczynił wysiłek zobaczenia, jakie tu naprawdę płynie orędzie. Jakie tu naprawdę płynie orędzie.
Właśnie, że mnie się da kochać, nie? I żeby to mnie przekonało, żebym trzymał się Boga, nie? Żebym trzymał się Boga, który wyszedł mi naprzeciw w Jezusie, żebym trzymał się Jezusa, tak jak Jezus do mnie wyciąga ramiona, żebym trzymał się Jezusa, dał się przeprowadzić przez życie, przez ten świat, przez pustynię tego świata w taki sposób, żeby dojść do ziemi obiecanej, bo tylko On jest drogą. Tylko On jest drogą, prawdą, życiem. Tylko On daje ducha. Tak, tylko On jest wszystkim, prawda? I cała sztuka polega właśnie na tym, żeby uporczywie się Go trzymać, żeby w żaden sposób nie dać się przekonać do tego, żeby się Go puścić. A ogólnie rzecz biorąc, to te metody, które mają nas doprowadzić do tego, żeby Go puścić, to się sprowadzają jakby do dwóch rzeczy. Albo żeby nas zestraszyć i przekonać, że musimy się ratować na własną rękę, albo nas znęcić. Prawda, znęcić, jakby przekonać, że jest lepsze dobro, nie? Lepsze dobro niż to, które proponuje ten, który jest miłością. Właśnie, a często jest tak, zazwyczaj jest tak, że to jakby dwie metody są stosowane równolegle. Z jednej strony właśnie mnie zastraszyć, zniechęcić, a z drugiej strony czymś znęcić, prawda, czymś znęcić. Właśnie, i żeby trzymać mnie w takim właśnie kłamstwie, że ja muszę, że On przychodzi mnie rozliczać. Nie ratować, nie zbawiać, ale właśnie rozliczać, sądzić, potępiać, prawda? I że ja muszę stanąć przed Nim bez skazy, bez zmarszki, że muszę udowodnić, tak, że Mu dorównuję i w ogóle. I że Mu dorównuję. I właśnie stąd się biorą ciągłe nasze kompleksy, właśnie z tego przekonania, że my musimy udowodnić, że komuś dorównujemy. A Jezus nie przychodzi właśnie dlatego, że nie dorównujemy. Dokładnie dlatego On zstępuje z nieba, bo my nie dorównujemy. I dokładnie dlatego chce się o nas zatroszczyć, że nie dorównujemy. Właśnie. I chodzi o to, żeby w krzyżu Jezusa też to zobaczyć, że my nie dorównujemy i właśnie dlatego Jezus do nas przychodzi, dlatego chce być Bogiem z nami, dlatego zaprasza, żebyśmy się do Niego przyłączali, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy trwali przy Nim, żeby to On mógł nas przemieniać, żeby On mógł nas doprowadzać do tego, żebyśmy odkrywali, że jesteśmy w stanie kochać tak, jak jesteśmy kochani, bo to jest Jego pragnienie. Aby nas przekonać o miłości, tak jak On był przekonany o miłości Ojca i żebyśmy trwali cierpliwie przy Nim, pozwolili Mu spełnić Jego największe marzenia, abyśmy się miłowali, jak On nas miłuje. Tylko, że żeby to się stało, to On potrzebuje, żebyśmy przy Nim trwali. A jeżeli my pielęgnujemy w sobie nieufność, niewiarę, niedowierzanie, właśnie jeżeli nie wyczytujemy wciąż na nowo orędzia krzyża i nie przypominamy sobie wciąż na nowo tego, co tak łatwo milion razy dziennie zapominamy, że jesteśmy umiłowani. Zobaczcie, jak my łatwo o tym zapominamy, że jesteśmy umiłowani, jak łatwo nam to umyka. Właśnie dlatego potrzebujemy wywyższonego, że ciągle sobie o tym przypominać, ciągle sobie o tym przypominać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.